powstało takie złudzenie, że ludzie powinni studiować bardziej takie techniczne właśnie, informatyka, jakaś tam matematyka, iść na politechnikę. I czy to jest tak, że jak się jest humanistą, to później nie ma potem żadnej pracy, albo czy nie ma żadnej przyszłości dobrej? Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, chociaż tak patrząc bardzo szablonowo, to zgodzę się z tym, że jest taki pogląd faktycznie, że dla humanistów nie ma pracy. Natomiast pewnie nie mówiłem o tym dzisiaj, natomiast może Was to zdziwić, że ja na przykład zajmuję się też organizacją konferencji, chociaż w ogóle nie mam wykształcenia w tym kierunku, tak? Znam wielu filozofów, ludzi po filozofii, gdzie potencjalnie pewnie powiedzielibyście, że takie osoby w ogóle mogą sobie najwyżej zatrudnić, nie wiem, pójść na księdza, tak? Albo